Cześć, kadr Odcinek pojawia się w Wielkanoc, więc cały dzisiejszy odcinek poświęcimy wspaniałemu Wilanowi, jakim jest Ekfu. Oczywiście jest to żart, tak samo jak brak angielskiej wersji Kajka i Kokosza. Dzień dobry Mateusz, dzień dobry Michale. Witajcie słuchacze, Cześć. słuchaczki. Cześć, siema. Dzień dobry, dzień dobry, dobry. I w ogóle. I tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj sobie pogadamy o tym, co czytaliśmy ostatnio i uznaliśmy, że warto... O tym wspomnieć. Czyż nie? Tak jest. Tak jest. W końcu będzie o komiksikach. W końcu będzie podcast komiksowy o komiksikach. Tak, tym razem nikt nam nie umarł. Na szczęście. szczęście. Nie, nie stwierdziliśmy, że chcemy, że chcemy rozmawiać o kradzieży i o złych prawach autorskich albo ich braku. Dokładnie. Własność intelektualna dzisiaj idzie w odstawkę. Bardzo źle to zabrzmiało. Lepiej brzmiało w mojej głowie, niż, niż, jak, to, niż jak to powiedziałem. Ale dzisiaj faktycznie będzie, będzie o komiksikach. Zobaczymy, za jak to wyjdzie. Pojawił się komentarz jakiś czas temu na YouTubie. Bardzo przepraszam, że zapomniałem, kto go pisał. Natomiast była to informacja, czy będą jeszcze od nas recenzje nowości. Odpowiadając, będą, jeśli uznamy, że powinny być. W sensie nie, nie będzie już takiego dziennikarskiego obowiązku, że trzeba powiedzieć o wszystkim, co wyszło. Przeczytaliśmy więcej komiksów niż to, co mówimy w dzisiejszym odcinku, natomiast to są rzeczy, które po prostu wewnątrz nas się, jakby tak powiedzieć, zakotłowały. Które z jakiegoś powodu uznaliśmy, że chcemy o nich powiedzieć, po prostu. Tak, tak, dokładnie. Ja myślę, że taka forma jest yy, znaczy, myślę. Mam nadzieję, że taka forma będzie ciekawsza, bo jednak ilość treści dotyczących nowych tytułów, które, które wychodzą na bieżąco, yy, jest spora i tak naprawdę pytanie, czy chcielibyśmy do tego dokładać kolejną cegiełkę? Aczkolwiek miłe jest to, że ktoś się może liczyć z, z, z opinią. Tak, oczywiście. Jest, jest, to, jest to bardzo miłe, natomiast yy, recenzje nowości mogą się pojawić, yy, jeśli uznamy, że tak, że to jest to, że to jest to, co, czym trzeba się podzielić, i oczywiście to przeczytaliśmy. Oczywiście. Yy, to, że czegoś u nas nie ma, nie znaczy, że nie warto tego czytać, no bo to byłoby <coughs> bardzo, yy, bardzo złe myślenie zdecydowanie. No. Z Rzekłbym nawet, iż zahaczałoby o narcyzm. No. No, to po, powiem ci, że nawet wstyd by mi było się przyznać, że takie coś by miało miejsce. Ach, nie bądź już aż taki skromny. Ej, słyszałeś, że, że Nowak powiedział, że warto przeczytać? I nagle wiesz, ludzie biegną do, wiesz, do księgarni i kupują. Słuchaj, to jest wiesz, to jest. Na moich studiach z, z komunikacji ktoś kiedyś powiedział, że yy, najważniejsze będą autorytety. Także, słuchaj, wszystko przed tobą albo przed nami, nie wiem. A, no, w komiksach autorytet. No, ale... It's serious business. Mm -hmm, tak. Jak już wspomniałem, dalej nie ma angielskiej wersji Kajka i Kokosza. No, ale coś tam, coś tam przeczytaliśmy. Coś tam przeczytaliśmy, coś zwróciło naszą uwagę i chcielibyśmy wam dzisiaj w kilku słowach o tym opowiedzieć albo sami też trochę o tym porozmawiać, bo w sumie mamy naprawdę fajny dobór tytułów. Okazuje się, że każdy, w zasadzie prawie każdy, co o którym dzisiaj będziemy mówić, jest w mniejszym albo w większym y, formacie crossoverem. Mm, więc może zaczniemy. Od, 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 od czego zaczniemy? Dobrze, to może Panowie. ja zacznę, bo widzę, że mam dwa tytuły dzisiaj, o których chciałem o. powiedzieć. E, I pierwszy w ogóle się nie łapie na to, co Michał mówi. Więc. <laughs> więc Weź, to, możesz, możesz, możesz go skreślić, co więc, za bezsens. Więc to Masz... sobie odkreślimy na szybko. E, mianowicie dzięki, jak wiadomo, wspaniałej aplikacji, z której nie mogę się nacieszyć, jaką jest Manga Plus, przeczytałem sobie... Mm, no nie mogę powiedzieć, mangę. że cały. Przeczytałeś całą... mangę? Tak, przeczytałem sobie. A, czy mam nie mówić, bo to nie komuś. <laughs> przeczytałem sobie Jujutsu Kaisen, bo jest wielki szał na to, zauważam. Jak też sprawdzam, jakie obrazki się robią, popularne, niepopularne, to postacie z, tego, z tej mangi czy z anime... Bardzo często się tam przewijają w jakichś w jakich trendach, no i chciałem zobaczyć, na czym, na czym polega ten, ten hype. Jeśli tak dużo osób jest czymś zainteresowane, to być może coś w tym jest. Niekoniecznie oczywiście musi to być odkrywcze, bardzo często nie jest to odkrywcze, ale może być coś fajnego po prostu w tym. Zresztą czytamy o, komiksy też o ludziach w rajtuzach, e, które też cieszą się przecież wielką popularnością. Tak Twitter. więc e, skorzystałem. Czyli... Wiele w słowo? Mm -hmm. Konformizm bywa spoko. Yy, gdyby nie konformizm, to społeczeństwo nie mogłoby działać. Proszę o tym pamiętać. O yy... właśnie, dlatego słuchacie kadr wokół <laughs> żeby rozszerzać swoje horyzonty i wiedzieć. Jak działają mechanizmy społeczne? Przepraszam, tak, KCWO to tak naprawdę konformizm czasem warto ogarnąć, także wiesz, to, <grywa> to jest prawdziwa nazwa, która tam jest ukryta. Powinniśmy co odcinek wymyślać nowe rozwinięcie tego. <grywa> Challenge accepted. Dobrze, e, tak czy siak. Andrzej, o czym jest ten komiks? Przepraszam, manga. Człowieku, Przepraszam, po powiem ci, że. graficzna po japońsku. Jakby był o czymś innym, to nawet byś nie zauważył. Jest o pewnego rodzaju jakby szamanach, osobach, które potrafią e, korzystać z pewnej mocy, i chodzą do specjalnej szkoły, gdzie się uczą rozwijać e, tą moc. Czyli Harry Potter. Ja nie ale... tłuką się po prostu, wiesz? To jest to tak, jak zamiast ninjutsu i wiosek ukrytego liścia masz po prostu tajną szkołę w Tokio i tajną szkołę w Kyoto. To jest osadzone też w naszym, w naszym świecie bezpośrednio. Mhm. I... Kurde, no przeczytałem to co, to, co było dostępne. Czyli no trochę tych numerów było. No nawet nie wiem ile. Obecnie. A to jest taki twój trade od dwóch lat, nie? Że wchodzisz w jakąś serię i nie wiadomo, ile tego jest, ale ty to wszystko przeczytasz. Tak, no, człowiek, full retard. Jak było w Jak było w, tym, <grym> jak było w y, Tropic Thunder. Y, ale bardziej chodzi mi o to, że po prostu y, nie ukrywam, że skoro było za darmo, bo w aplikacji, y, to też inaczej do tego podchodzisz, prawda? Y, czytało się to w porządku, i to sobie tak. Szło i czytałem, poznawałem y, bohaterki, bohaterów, y, moce, które mieli, i tak dalej. Tam jest coś takiego jak. Oczywiście czytałem po angielsku, więc nie wiem, jak wygląda polskie tłumaczenie. Tego tytułu. Jest coś takiego, co się nazywa Domain Expansion, i to jest jakby taki super, hiper, mega wyczesany cios Ultimate, kończący, który przyzywa coś wokół i zostajesz w tym uwięziony, chyba że jesteś mega kozakiem i tego nie robisz. No i jak to zazwyczaj się kończy w Shonenach i nie w Shonenach, to zazwyczaj jest tak, że ktoś przyzywa, ale tamten miał plan na przyzwanie tego i trzeba zrobić, żeby zobaczyć, jak on się z tego wyrwie. A ten najsilniejszy typ na końcu czwartego tomu jest ojcem brata głównego bohatera. To cofnął się w czasie. E, e, skąd wiedziałeś? <laughs> na, nie, no, Natomiast ja mam taką swoją, jakby teorię obserwacji o szonenach, że bardzo często jest tak, że wymyślasz e, świat, wymyślasz na przykład, coś, co jest magiczne, specjalne, unikalne, jak na przykład techniki w naruto, owoce, w. One Piece, mm, Moce, My Hero Academia, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu bankaj, wrzucasz następne. Bankaj w bliczu. Bankaj w bliczu, i po okay, prostu. Bankaj brzmi najlepiej. Muszę to powiedzieć, Bankaj. To prawda. Nie, nie, będę, nie będę się z tym, z, z tym kłócił. I po prostu wrzucasz kolejne postaci albo kolejne światy, gdzie takie coś ma miejsce, żeby ktoś zobaczył, o co ten następny Pokemon potrafi. I, I bardzo często tak mi się czyta Shonen. Wiadomo, no One Piece a kocham całym sercem. I fajnie, jak Shonen wychodzi poza tylko te owoce, tylko znaczy, tylko te owoce w przypadku One Piece, a One Piece i coś tak. się tam dzieje. Oczywiście to jest gigantyczne uproszczenie, które jakby zachęca osoby, nie? To jest taki jakby cliffhanger, jak e, słuchałem kiedyś w. Z Danem Brownem i on mówił, że z cliffhangerów trzeba korzystać tak, żeby nikt o tym nie wiedział. Czyli, że on cię zachęca nie, że zostawiasz kogoś zdenerwowanego, że nie wie, co się będzie działo e, tylko takie malutkie cliffhangery, które zachęcają cię do następnego rozdziału, na przykład żebyś zarwał noc nad książką. <laughs> że że to, jest, to jest cel, który powinno się robić. Fajnie oczywiście, jeśli e, faktycznie książki, mangi, cokolwiek e, sięga po to w ten sposób, żeby kogoś e, zainteresować i ja oczywiście tymi Pokemonami bardzo spłycam całą tą ideę. E, natomiast nie wiem, czy mogę powiedzieć, że się zawiodłem na e, Jujutsu Kaisen, który jest tym gigantycznym hitem przecież, bo było takie... Mało wyróżniające się dla mnie. Gadałem o tym z kumplem, pozdrawiam Szymon yy, i właśnie od Szymona się dowiedziałem, że to więcej zyskuje w animcu, bo sceny walki są tam ekstremalnie widowiskowe. Okay. Zobaczyłem sobie na YouTubie parę tych scen walki i są ekstremalnie widowiskowe. Także rozumiem, <gryw> skąd się, skąd się może, może brać też ta popularność, może yy, właśnie stricte tego anime. Natomiast niczym specjalnym y, ta manga dla mnie się nie wyróżniła. To była po prostu kolejna manga, jest ktoś w szkole, ma jakieś specjalne umiejętności. Y, no i coś, coś tam się dzieje. Czytałem sobie jakiś czas temu Masu. To nie wiem, czy kojarzycie? Ja niestety nie. Ja też nie. To jest. To, to, to jest a One Punch Man na kojarzycie, nie? Mhm, Dobra, no to myślę, że to jest takie połączenie One Punch Mana z, z Harry Potter'em. Jest świat, gdzie wszyscy są magiczni mają taką specjalną bliznę, i jest Mushil, który jest głównym bohaterem tej mangi i nie ma żadnych magicznych mocy, więc cały czas pakuje. Jest super silny, dlatego że, non stop, robi jakieś przysiady ze sztangą na jednej nodze gdzieś w kosmosie. Ogólnie strasznie ten, i on po prostu udaje, że czaruje. Tworząc y, fizyczne rzeczy, na przykład, wow, on umie y, znaczar jakby chodzenia po wodzie, natomiast on zadubca po prostu. Czy tam jak grali w jakiegoś wcale nie kujdicza, wiadomo, wiadomo. Y, to tak szybko machał nogami, żeby się unosić. Y, <sum> y, 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 tam, tam był ten jakby element humorystyczny, który, który bardzo, bardzo mnie przyciągnął. Natomiast w nic specjalnie mnie nie przyciągnęło. Oczywiście, że są fajne pomysły. Sukuna jest całkiem spoko, męczy mnie strasznie. Jak go się nazywał? No, to, 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 tak bardzo pamiętam, że już zapomniałem jak... A słuchaj, a jeżeli, jeżeli teraz próbujesz coś przypomnieć, to ja wykorzystam ten moment. Tak. Powiedz mi, a masz w głowie jakiś przykład takiego, chciałem to powiedzieć wcześniej, pasywnego cliffhangera, o którym wspominałeś wcześniej? Takiego cliffhangera, który jest wiesz. E, tak, jak najbardziej. Jak e, masz na przykład dymek z poza kadru i. Albo. O stary. To mam z berserka. Najlepszy cliffhanger w historii. Dobrze, że Miura nie, Znaczy, no niestety umarł, ale jakby po tamtym cliffhangerze umarł. E, jest, czytaliście berserka kiedyś? Ja czytałem, ale niewiele. Dobrze, to żałuj, bo wybitne, wybitna manga. Tak czy siak, jest tam taka postać, która się co jakiś czas pozywa, po, pojawia i nazywa się Skull Knight. Skull jak czaszka. Knight jak rycerz. Mhm. Jest jakaś... Obywaj to po niemiecku, Słaniaku. Nie znam niemieckiego niestety. Ale Skullen Knighten. Coś... <noise> Dzi Skullen Knighten. <noise> <noise> E, on się pojawia w bardzo ważnych momentach e, mhm. i jest jakaś wielka walka. Gats się podnosi, patrzy na y, skałę, klif, cokolwiek, która jest na górze. Tam jest Skull Knight, wskazuje palcem. Gats się odwraca w stronę, gdzie on wskazuje, patrzy z niedowierzaniem i jest koniec. No Ale tak. na następnej stronie się dzieje dalej I myślisz, co, co, co on widział to, to jest dla mnie właśnie taki A, okay. Że po prostu chcesz się dowiedzieć zaraz co, co, co jest dalej Nie tak, że o, ciekawe czy zginął I wrócimy za trzy lata Z kolejnym numerem <grym> <grym> Tylko jak sobie myślisz e, W przypadku książki, nie? Że No dobra, skończę ten rozdział I idę spać I rozdział się e, kończy zdaniem w stylu Teraz wszystko było jasne. I są. fuck. Tylko co? Tylko co było jasne? Dobra, jeszcze jeden, nic się nie stanie. Nie? I trzecia trzydzieści i już nie masz szesnastu lat, żeby, żeby takie rzeczy robić. A tak, autobus do pracy jest o siódmej trzydzieści. Tak, nie? tak. No i jest, jest pod górę. E, więc to te, tego się tyczyły się te właśnie pasywne, powiedzmy, czy wewnętrzne, małe cliffhanger. Tak. Hmm. Ty, ci, ty ci cliffhanger. <grystanie> <Dokładnie>. <grystanie> <grystanie> i Hangerontka. Dokładnie. I w przypadku, to teraz już wracając do Jujutsu Kaisen, no nie porwało mnie to niestety w żaden sposób. Główna, to powiedzmy, ich nauczyciel, czyli Satoru Godzio no jest jakiś wielki szał na niego, mnie on bardziej irytuje. I myślę, że nie jestem odosobniony w tym, <grystanie> w tej opinii. Ale szczerze, jakbym miał płacić za to, to by mi nie zależało. Przeczytałem, bo było za darmo. Czy żałuję, że przeczytałem? Jeśli bym stał przed wyborem, żeby w tym czasie przeczytać coś innego i wybrałbym to, a potem przeczytałbym tamto, to może by tak było, jeśli tamto byłoby lepsze. Kwestia, że, no okej, okay. natomiast naprawdę nic, nic szałowego. Walki zanimowane no ekstremalnie dobrze w tym, co, co, co jesteście. Ja tylko uzupełnię, że jest to manga, która jest wydawana u nas przez Waneko i w tej chwili 18 tomów, a na 19 i 20 można zrobić preorder. Więc ta tasiemiec straszny. E, no tak, tak. Chociaż to się podobno kończy powoli. Um. I masz 23 zł za tom. Oni wszyscy tak mówią, że to się kiedyś skończy. No na razie tylko Oda się trzyma tego, że, <laughs> że kiedyś się skończy drań, po prostu tysiąc. Teraz w niedzielę, jak to nagrywamy jeszcze w marcu, to wyjdzie 1111 chapter. Kosmos. E, tak czy siak, sprawdźcie sobie, jeśli macie komputer albo e, telefon albo tablet. Na tablecie się najlepiej czyta, oczywiście. I zobaczcie, czy to jest dla Was. Mnie nie porwało, bo nie było tych jakby konkretnych wyróżników, które, za które sobie cenię Shonen. Czy tak jak właśnie w Naruto, które ja bardzo późno przeczytałem. Ominął mnie ten wielki szał, który był na tą serię. Bardzo późno przeczytałem Naruto. I tam to było ciekawe. Tam, tam się potrafiłem wkręcić. Mimo, że ta historia nigdy nie jest jakaś, jakaś super, i. Naruto ze swoim y, gadko-jutsu, y, jak, jak Rasengan nie wejdzie, potem drugi Rasengan nie wejdzie i potrójny Rasengan nie wejdzie, to stary, jesteśmy tacy sami, y, wiesz? Może nie będziesz tego robił i wszyscy, no to kurde, stary, masz rację. Tak, no, jest siła przyjaźni, mode on. Nie? <śled> Ale wiesz, jednak Naruto, Naruto broni się, przynajmniej moim zdaniem, Naruto broni się e, bohaterami i, i charakterami tych postaci na każdym froncie. E, oczywiście, z wyjątkiem Sakury, e, ale... Z wyjątkiem sakury. <laughs> e, nie mówię, że Naruto się nie broni, właśnie w Naruto było coś, co, co, coś więcej, nie? To jakby, jakbyś wziął samą e, historię Dragon Balla, e, tak po prostu ze streszczenia to mógłbyś dojść do bardzo krzywdzących rzeczy w stylu e, jest ktoś silny i trzeba go pokonać, ale potem będzie ktoś silniejszy. I to też byłoby smutne, gdyby nie było czegoś więcej w Dragon Ballu. I dla mnie właśnie tego czegoś brakuje w Jujutsu Kaisen. Ciekaw jestem waszych opinii. Jeśli czytaliście, lubicie, nie lubicie, to chętnie, chętnie poznam waszą opinię. Na Spotifyu też macie możliwość skomentowania jak coś. O, nie wiedziałem. Skomentuję coś na Spotifyu kiedyś. Dobrze. <noise> 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 Okej, okay, no to. Dziękujemy za tę opinię, Andrzej. No, właśnie z ciekawości, jak jest u Was z Shonenami? Czy coś oprócz Dragon Balla, no, Naruto i Blitcha w przypadku Michała? Mateusz, u Ciebie? No. Nie. <grych> Dziękujemy. <grych> Wracamy do studia. Rydach. Rydach. Dragon Ball All the way. <grych> Nie, no ja jestem wielkim fanem Naruto i, i Blitcha. To fakt. E jakby ojcie, ojcem założycielem dla mnie Shonenów będzie, będzie Dragon Ball. Nie wiem nawet, czy. Pewnie, pewnie coś było przed Dragon Ballem, ale teraz mogę wyjść na niedoinformowanego pana redaktora. Natomiast średnio mnie to interesuje, gdyż chyba po prostu już nie mam cierpliwości do czytania Shonenów i, i nawet szukania tych wyjątkowych elementów historii. Nie no, tam jeszcze Fullmetal Alchemist bym dodał, a tak to. OK. Shaman King był spoko, ale też głównie ze względu na animenie. za dzieciaka. A tak to. Ty grysia maska to Shonen. No być, może, być może. Rycerze z to szonen. Okej. Okay, to serce ja spoko. Wiem, jak jak idąc tym tropem, to Sailor Moon to też trochę Shonen. Tak. No. Także... Tam Hunter, Cross Hunter i tak dalej. Czy tam, nie, bo tego się nie czyta. Hunter, Hunter, <noise> <to> też Shenanigans. <noise> I Tak. <Echniemy>. To, tak. <noise> o, ale tak, to, to, co powiedziałeś, to też jest według mnie bardzo ciekawe wyjście, bo ja na przykład nie mam siły i nerwów, ani ochoty bardzo często oglądać jakichś shonenów, mhm. tylko wolę to przeczytać. Bo Och, jak... nie, nie Ci się, nie dziwię się w ogóle, jakby technika, przynajmniej dla mnie, y, technika tworzenia animek y, na podstawie shonenów, gdzie te walki są rozciągane, oczywiście jasne, wszystko w ruchu najczęściej wygląda lepiej, natomiast no, pff, rozciąganie jednego dialogu na 20 minut to już, już nawet nie chodzi o moją metrykę, tylko po prostu czasami obraża inteligencję widza. Wiesz, nie no jest... człowieku, przecież jak sobie to sumujesz, jak kogoś przeraża na przykład obejrzenie sobie anime One Piece'a. To ja bez problemu oglądałem to na przyspieszeniu razy dwa, bo nie byłem w stanie wytrzymać, jak wolne to jest. Plus recap za recapem, powtórki, przerwa. Tytuł zdradzający wszystko, co się zdarzy w odcinku. I tak naprawdę wychodzi Ci, że bez przyspieszenia masz 15-20 minut. No 20 minut to tak maks. Oczywiście nie czepiam się, bo oni muszą to robić w jakimś zawrotnym tempie i jestem w szoku, że się wyrabiają w ogóle zanimowaniem tego. E Natomiast jak próbowałem obejrzeć sobie Naruto, właśnie jak przyszedł ten czas, w którym Andrzej postanowił nadrobić Naruto, żeby wiedzieć o co chodzi we wszystkich memach, które są na necie e i uznałem, dobra, to spróbuję animca i nie wytrzymałem. Po prostu pomijając to, ile tam jest fillerów, Pierwsze 100 odcinków Naruto jest absolutnie świetne, no a potem trzeba już na przyspieszeniu, albo po prostu z, dobrą, z dobrym opisem, wiesz, tam z jakiejś narutopedii, gdzie zaczynają się filery, gdzie kończą, dlatego dużo, dużo zdrowsze jest sięgnięcie po mangę, to prawda. Kolega mi mówił, Słynny, słynny kolega. To dlatego dla kolegi pytasz, na Tak, przykład. tak, e, że są takie strony, gdzie można na przykład obejrzeć sobie Naruto, i tam są zaznaczone odcinki, które są filerami innym kolorem. No to powiem ci tak. Wspominałem o tym przy, podczas na, naszych rozmów odnośnie piractwa, że. Dawno, dawno temu, jak Naruto wychodził na bieżąco, i to jeszcze nie było Naruto Shippuden, Podena, tylko, tylko pierwsza seria Naruto wychodziła na bieżąco. To była jedna czy dwie grupy, które tłumaczyły Naruto. Naruto chyba wychodziło w czwartki czy w środę, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że kolejny odcinek będzie filerem. Czekasz na odcinek, ściągasz go na torencie, piracisz jak cholera, nie możesz się doczekać i dostajesz epa, który nie dojrze jest filerem, to jeszcze. Obraża wszystko, co <laughs> dobrego w ogóle możesz powiedzieć o sobie i o tej, o tej, o tej animce. Nie? Także o tym się okazuje, że takich odcinków masz na przykład, wiesz, tam nie, 50. To Blitz też się w tym lubował bardzo, bo bliź miał całą jedną sagę, która była jednym wielkim fillerem. Także. Ja rozumiem, że twórcy potrzebują czasu, żeby pewne rzeczy nadgonić, albo że nie wiem, może daje się do realizacji te filerowe odcinki innym animatorom, czy jakimś innym filmom zewnętrznym, bo też często było widać, że te odcinki były robione, e, powiedzmy, że ekonomicznie, mhm. nie używając innych epitetów. Natomiast e, czasami zastanawiam się, czy po prostu nie warto wtedy zmienić cyklu wydawniczego nie? i po prostu wydawać to, wydawać to rzadziej, ale jednak robić lepiej. No ale to już wiadomo, tam dywagacje śmiesznego, usiejącego pana z Katowic. Jak najbardziej. To co ty tam, Michał, przeczytałeś sobie fajnego? E, fu, fu, co przeczytałem sobie fajnego? Ja w ostatnim czasie nie czytałem specjalnie dużo. Nie będę, nie będę tu udawał, że, że czytam dziennie 17 komiksów, bo tak ostatnio nie jest. Natomiast e, w ostatnim czasie dosyć często szukałem komiksików, które mógłbym czytać razem z synem. Lat 7 skądinąd. A który jest mega zafascynowany z Kubim du. co nie ukrywam, bardzo mnie cieszy, bo gdzieś tam, nie wiem, jaki jest wasz stosunek do Skubiego, ale dobra. mówię o, o tych odcinkach tak. już, czy, wiecie, z czasów Hanny Barbery, wiesz, wiecie, kaset VHS i, i zasadniczo takich solidnych 90sów. Mhm. Jak, ja jakby, pomijając w kwestii, że się na tym wychowywałem, to, to gdzieś tam kwestia detektywistycznych, prostych historii i zawsze gościa albo gościówy przebranej za potwora jakoś mocno mnie, mocno mnie kręcił. No więc ucieszyłem się, jak okazało się, że, że Warner, który jest przecież właścicielem wiadomo, że całego DC Comics, jest też przecież właścicielem praw do, do bohaterów z, z Hany Barbery, no i jak to w biznesie bywa oczywiście, postanowiono spieniężyć te, te, te marki, łącząc je ze sobą i tak zaczęły powstawać wszelkie maści twory łączące Batmana ze Scoobim. Nie jest pierwszy może raz, coś... prawda? Bo Ta, jakby film dokładnie. animowany był już... Film animowany, który właściwie zmotywował mnie do tego, żeby poszukać komiksików. Teraz muszę to powiedzieć: Batman i Scubidu, odważniaki i straszaki oh, to jest pięk, polski pięk, tytuł. <gry> to jest film, który się odbywa w ogóle, który, który ma miejsce w tym uniwersum tego cartoon networkowego, cartoon networkowego Batmana, czyli The Brave and the Bold. Mhm. To pewnie kojarzycie, to była ta trzysezonowa krótka seria. Wspaniała wybitna. Pięści sprawiedliwości są unisexowe. Tak, to jest w ogóle... młoty muszę... sprawiedliwości, młody sprawiedliwości. To jest ruch. wspaniały mem, ale y, film w ogóle Odważniaki i Straszaki to kontynuuje. Scena, w której po prostu Batman mówi do Riddlera, ty zamaskowany szaradziarzu. I mój syn potem, wiesz, biega po przedszkolu i to powtarza. Sześciolatek krzyczący do pani zamaskowany szaradziarzu. To, jest, to są jednorazowe doświadczenia. Natomiast uważam, że ludzie, którzy napisali tekst do tego filmu, naprawdę zasługują na brawa, bo e, używanie języka polskiego w sposób zabawny zawsze szapuba. Także, także spoko, ale wracając do, do samego komiksiku, to mm, film właśnie Batman i Scooby rocznikowo to jest chyba 218, a seria, o której mówimy, o której mówię, to jest The, The Batman i Scooby Do Mysteries. To jest seria, która wychodzi w cyklu miesięcznym w Stanach od, od 2022 roku pisze ją w tym momencie Sholly Fish i Ivan Cohen i to są goście odpowiedzialni za całą masę, nazwijmy to takiego bardziej nie chcę powiedzieć infantylnego, ale bardziej skierowanego do młodszego odbiorcy Uniwersum DC, bo tam jest dużo Team Titans ja wiem Andrzej, że ty chyba się lubowałeś w Team Titansach swego czasu mi opowiadałeś jeszcze z Świętej Pamięci Krzysiem na temat animki dosyć dużo. E, tak, no znaczy ja w ogóle bardzo dużo inkarnacji tego i od Teen Titans, tego takiego prawilnego e, z czasów Judas Contract na przykład bardzo lubiłem. Mhm. E, to, co było na Cartoon Network, jak byłem w szkole, też bardzo lubiłem. Teen Titans Go bardzo lubię. No, więc ci goście, ci goście sobie, sobie piszą takie różne dziwne, prostsze rzeczy. Mm generalnie proste historie oparte na na sporej ilości humoru ale takiego akceptowalnego przez dzieciaki natomiast muszę przyznać, że, że sama seria Batman is Kubidu Mysteries naprawdę fajny sposób znowu robi z Batmana detektywa, czyli coś czego mi zawsze bardzo brakuje i, i uważam, że w tych w cudzysłowie dojrzalszych historiach o Batmanie po prostu Batman jest, jest spłycany do maksimum i jego Legenda, że tak pozwolę sobie to nazwać, jest rozszarpywana przez kolejnych scenarzystów. Tak, tutaj yy, idea, wiadomo, idea wszystkich odcinków, czy w ogóle wszystkich historii dotyczących Skubiego, bazuje na rozwiązaniu jakiejś zagadki. No więc yy, łączenie świata Skubiego z yy, umiejętnościami, czy gdzieś tam całym yy, legendarnym zapleczem Batmana, wychodzi zadziwiająco dobrze. Yy, Plus jest tam naprawdę spora dawka sensownego humoru, także żeby gdzieś tam tą chaotyczną wypowiedź trochę poskładać. Yy, przeczytałem pierwszego trejda. Pierwszy trade składa się z sześciu zeszytów. Tych trade'ów wyszło już naprawdę sporo, bo wyszły chyba trzy, czwarty w drodze. Yy, w Polsce niestety jeszcze nikt się za to nie, nie zabrał, także z tego co widziałem, można to sobie zakupić na którymś z sklepików naszych wspaniałych polskich, które ściągają zagraniczne tepeki do kraju za naprawdę śmieszne pieniądze. Za pierwszego TPK zapłaciłem chyba 20 zł, czy tam 30. No to ekstra. A, A jest, to, jest to jednak fajny trade, wie, Wiecie, sześć zeszytów. Każdy zeszyt, oczywiście, co dla mnie jest z kolei minusem, rysowany przez innego artystę, ale przez to, że, że scenarzyści są ci sami, to historie mają mniej więcej podobny poziom. Mhm. Y jest tam naprawdę kilka fajnych motywów, to wspominałem wam przed nagrywkami. Między innymi yy, można dowiedzieć się o tym, że to nie będzie jakiś specjalny spoiler. Joker nienawidzi otrzymywać reszty w monetach. Yy co było wspaniałą informacją, o której dowiedział się szagi, e, więc w momencie, w którym musiał stoczyć pojedynek z Jokerem, tak, szagi musiał stoczyć pojedynek z Jokerem, no to wjechał po prostu, wyjechał bardziej z jaskini Batmana na tej wielkiej monecie, wiecie, która tam mhm. zawsze jest w tle e, i z, zatoczył tą monetą w Jokera, który, który zaczął uciekać, wiecie, i krzyczeć w panice, że, że dlatego właśnie nienawidzi reszty, nie? drugim motywem, który mnie absolutnie zauroczył jest, jest bohater, o którym też Wam wspominałem, bagażowy bandyta gość, słuchajcie, który autentycznie specjalizuje się w kradzieży bagażu lotniczych i cały w ogóle jeden, jeden zeszyt poświęcony jest tylko i wyłącznie szukaniu tego gościa na lotnisku historiki są oczywiście wiadomo, bardzo proste bo jednak są skierowane dla dzieci natomiast w sympatyczny sposób łączą elementy charakterystyczne dla historii o Skubim Czyli zawsze jest jakiś vilan, jakiś który jest przebrany za kogoś. Mhm. jest sporo wzajemnego szacunku wobec bohaterów do siebie wiadomo, Batman w ogóle chyli czoła przed umiejętnościami detektywistycznymi Welmy, jakieś w ogóle wkręcanie świata czy postaci ze Scooby'ego do, do uniwersum Batmana też jest zabawne, bo okazuje się, że zaraz na początku, że na przykład Alfred jest wujkiem Daphne i w ogóle <śmach> znają się od zawsze no to wygodne <śmach> <śmach> także, także jest, tego, jest tego mega dużo, e, nie wiem, kubiduje z kubidu psem, więc Batman zabiera go w różne dziwne miejsca, w którym trzeba coś wywąchać. I zasadniczo naprawdę fajnie się to czyta z dzieckiem. To jest też taki sposób, myślę, że na, na wprowadzenie w ogóle Batmana do, do świadomości młodego odbiorcy w taki zdrowy sposób. Bo ja na przykład poznałem Batmana w 89 roku, oglądając pierwszego Tima Bartona. Absolutnie nie byłem gotowy na to, co zobaczyłem, chociaż bardzo się cieszę. I myślę sobie, że, że dzisiaj, prawda, w tym poprawnym politycznie świecie taka seria absolutnie yy, powinna mieć rację bytu. I mam nadzieję, że ktoś to wyda po polsku z tłumaczeniem na poziomie właśnie The Brave and the Bold z Cartoon Network, bo, yy, bo jako komiks do przeczytania z dzieckiem naprawdę bardzo spoko i polecam, polecam serdecznie, bo poziom angielskiego też nie jest to jakiś specjalnie zawolowany, yy, a zabawa jest przednia. Także warto się zainteresować. Batman and Scooby-Doo Mysteries m, dostępne w, w najlepszych polskich sklepach z komiksami. A, Nie po polsku. <grym> no dobra, ale tak w ogóle jeszcze słuchajcie. A propos, a propos tego typu, mm, powiedzmy, zdrowych czy niezdrowych crossoverów, no to czy mieliście okazję w ogóle zapoznać się z tymi e, poważniejszymi crossoverami w, z DC, które gdzieś łączyły postacie charakterystyczne, postacie superhero? Z DC na przykład, z bohaterami z Duny Tunes? Kojarzycie te seria? Jak na przykład? Eee, Batman, Batman Elmer Fat. Elmer Fat to jest w ogóle epicka opakę. To jest takie dobre żło. Ale tego było więcej. Tego było więcej. Było więcej, to, to mi najbardziej zapadło w pamięć. Teraz oczywiście też pamiętam bardzo ten moment wydawania przez DC, jakby nowych interpretacji tych postaci. Mm -hmm. Flinstonów, to było całkiem niezłe, super był ten, ten taki różowy kot, zapomniałem, Pus, on się nazywał chyba? To była Czas wspaniała kapelka, seria, okay. no, naprawdę nie wspaniała czytałem, seria. Nie, nie wiem, o co bohatera chodzi. Taka różowa pantera, znaczy nie, różowa pantera to jest różowa pantera. Nie ehm. wiem, o kogo chodzi, o gościa, który, to różowego kota, który chodził w krawacie i takim kapelusiku, no? Tak, 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 dokładnie. Też, też nie pamiętam teraz, jak on się nazywał, Już nie, daruję sobie googlowanie w trakcie odcinka i tam z Johnny'ego Questa jeszcze było no i ale oczywiście właśnie, kurde, Johnny Quest Johnny Quest w ogóle dlaczego jest tak mało Johnny'ego Questa to jest dobre pytanie ponieważ Johnny'ego Questa zawsze mogłoby być trochę więcej Kurczę, ja nawet pamiętam, że ta druga animacja, nie mówię o tej archaicznej która, która swoją drogą miała świetną muzykę ale, ale ta druga animacja taka współcześniona, która też śmigała na Cartoon Network z 20 lat temu też była świetna, także no zapomniałem że o tym kwestie, dzięki za to. Snugglepus się nazywał ten różowy. O stary, to po polsku? <laughs> A nie wiem nawet. Strach się bać. Strach A ty Mateusz jak tam? Z crossoverami albo w ogóle z bohaterami z, z Hany Barbery. Nie powiem nic nowego, czego wy nie powiedzieliście, bo tak samo pamiętam z tym, z tym Elmerem Fadem zeszyt, zresztą wspominaliśmy go z Andrzejem nie, nie, nie mhm. raz i nie dwa. Jest tu potencjał i można z tego wykrzesać naprawdę fajne historie. No też myślę, że to podejście takie dojrzałe było jak najbardziej spoko. Hmm, bo jednak, chociażby właśnie wspominany Batman z Fadem to Fadem, to była ciężka historia. Tam przecież miał chyba depresję, czy był alkoholikiem, i w ogóle jakieś grube jazdy. Natomiast hmm, mega cieszy mnie to, że, że próbuje się też te inaczej. Jak patrzę sobie na infantylizowanie znanych bohaterów tylko po to, żeby wycisnąć z marki jak najwięcej hajsu hmm, i tworzyć z nimi kolejnych historii, jak na przykład no niestety muszę to powiedzieć Spidey i super kumple. Nie wiem, czy kojarzycie taką animację. Eee, kojarzę, to jest że prostu, jest, nigdy jej nie oglądałem to, jest, ja to tak prostu, jest to po prostu strasznie, strasznie słabe eee, i jest to robione wiecie, to jest animacja ze Spider-Manem, eee, Milesem Moralesem i Ghost Spider w klimacie psiego patrolu nie wiem, czy mieliście przyjemność albo nieprzyjemność obcować z psim patrolem, natomiast eee, myślę, że można wykorzystać tych bohaterów również w historiach dla dzieciaków trochę eee, bardziej kreatywnie i na tym zakończę, gdyż Batman ze Skubim jest absolutnie świetny i mhm. czytajcie go. No dobra, no a co w takim razie przeczytał redaktor z Mutter? To ja jest... przeczytałem już jakiś czas temu Wolverine, czy tam Predator versus Wolverine. Bo tak z takiej kolejności najpierw Predator. Nie wiem, czy pamię... Czyli to jest komik o Predatorze. A Między nie... innymi. <laughs> Okej. Okay. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki moment, kiedy już wiadomo było, że Predator i obcy wracają do. czy wracają, trafiają do Marvela Aha. i wszyscy tylko czekali i zacierali rączki na te wszechobecne crossovery. Gdzieś tam się obawiano, że będzie wszechpotężny spam postaci, teraz w każdej możliwej serii, co swoją drogą poniekąd się wydarzyło, bo gdzieś tam te warianty okładkowe, <laughs> które pamiętamy, z których się śmialiśmy. No, ale też był taki moment, że o, wszyscy czekamy, zacieramy ręce, bo będzie wiadomo, będą epickie pojedynki, jak tam predator się będzie mierzył z tym, przez tamtym. No, i na pierwszy rzut najłatwiejszą drogę wybrano, czyli wrzucono wolwerina, wiadomo, dwóch łowców, dwóch drapieżników. Nawalajcie się tutaj, proszę bardzo, nie? No i co? I, i mamy czteroświatową miniserię, za którą odpowiada Benjamin Percy, który też główną serię Wolverina pisze, więc można powiedzieć, że jest gdzieś tam wprawiony. Y, no i pewnie czytaliście, i również jak chyba wszyscy z naszego pokolenia komikserzy w Polsce, że z jakimś tam mniejszym lub większym sentymentem wspominacie y, Predator, Batman vs. Predator. Oczywiście. No to, Pierwszy, to jest... pierwsze starcie, absolutnie cudowne no to może nie jest to komiks który będzie tak zapamiętany ale ma powiedzmy te, ten vibe mniej więcej po, Pozwolę, że ci się tylko wtrącę właśnie tylko żeby nawiązać na chwilę oczywiście do Batman vs Predator zastanawiam się jak duże okulary nostalgii nosimy tak rozczulając się nad tym tytułem to jest dobry horror Serio, ja uważam, że ten cały wstęp, w ogóle pierwszy, pierwszy akt tej, te, tego komiksu jest po prostu okej. Okay. A ja nie mówię, że to jest zły komiks, Ty, tylko chodzi o to takie zapamiętanie, że to nie jest dla mnie top 10 historii, nie? No ja nie, myślę, i na pewno byśmy wszyscy postrzegali go inaczej, gdyby nigdy w Polsce nie został wydany. Mm, no tak, myślę, że to jest chyba na, na najlepszy argument, jaki może paść. Tak, to prawda, ja też dodam od siebie, że przecież wiecie, to był czas, jak ten komiks wychodził w Polsce, no to jednak y, film Predator też śmigał, wiecie, na jedynce o dwudziestej tam trzeciej i wszyscy gadaliśmy o tym na podstawie w podstawówce, na przerwach, jakie to nie było, jakie to było zajebiste, jakie to było super gore yy, i wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że gość, który to napisał, Shane Black, jest wielkim fanem komiksów. Hmm. No tak, a Kontynuując, przepraszam. A wracając, a, a, a wracając właśnie, właśnie do komiksu, no to dostajemy tak naprawdę wszystko to, czego moglibyśmy się spodziewać, czyli jest dużo na pieprzanki pomiędzy tytułowymi bohaterami i komiks jest o dziwo naprawdę brutalny wiecie poodrywane kończyny te oskurowane trofea Predatora wiszące głową w dół, jakieś zbliżenia w ogóle na, na różnego rodzaju rany sceny walk naprawdę jest tutaj ok czyli Marvel się odważył tak, zaskakująco. Nawet gdzieś tutaj są informacje, że to komiks raczej dla pełno, e, pełnoletnich, czy tam dojrzałych czytelników. No wiadomo, były serie Max i tak dalej, ale, ale tutaj naprawdę byłem zaskoczony poziomem, poziomem brutalności, ale to takie, do których jakby przyzwyczaił nas obecność Predatora. Mhm. Więc okej, okay, no tutaj na plus, że, że nie, nie starano się tego w żaden sposób wygładzić. Wiemy, jak to jest w przypadku takich crossoverów, nie? Może wygrać każdy, jak sobie tylko scenarzysta zażyczy i jak to sobie uzasadni. Tutaj raczej ważny jest setting, czyli w jakich warunkach umiejscowisz, w jakim środowisku wrzucisz te postaci. I Tutaj jest o tyle ciekawie, że jakby wplatając Predatora do uniwersum Marvela, w tej miniserii założono, że gdzieś tam ten Predator zawsze był i że Wolverine z nim się wielokrotnie pojedynkował. W przeszłości, tylko po prostu zapomniał, nie? Powiadomo, yy, kasowano mu pamięć, jak był w Weapon X, i tak dalej, więc on po prostu nie pamiętał, nie? No i, i tutaj mamy ten powracający motyw, że on cały czas walczy z jednym, z jednym predatorem, z tym samym osobnikiem co kilka lat. I akurat te kolejne pojedynki nawiązują do tych takich znanych okresów. Czyli pierwszy mamy, gdzie Wolverine był młody, jeszcze nie miał szkieletu pokrytego Adamantium i to jest ewidentne nawiązanie do komiksu Origin Wolverine, tego, który u nas wydała Mandragora. Nawet okay. do tych poszczególnych etapów czy okresów yy, nawiązuje styl graficzny, bo nawet artyści starają się naśladować yy, kreskę, jaka była w tamtych komiksach. Następnie mamy etap z Weapon X, potem mamy etap z Japonii, gdzie Wolverine był w Japonii i przyplatane jest to właśnie współczesnymi scenami z tego ostatecznego rozstrzygnięcia, z ostatecznego pojedynku. Czyli I, można odważnie założyć, Mateusz, że ktoś miał po prostu pomysł na, na tak, duchnięcie. tak i, i to widać i to widać, że jakiś tam pomysł był z wykonaniem gorzej, bo tam, ten, jeżeli chodzi o ten japoński epizod, to tam naprawdę jest jeden tak absurdalnie głupi motyw, że zastanawiałem się, o co to w ogóle chodzi w momencie, w którym mamy nawiązanie do Weapon X Barego, Windsor Smitha jest jeden dosyć ciekawy, też odważny zabieg, ale tak jak mówisz, widać, że tutaj ktoś miał na to wszystko pomysł, przebiega to wszystko w miarę sprawnie, no, tak naprawdę to, czego wszyscy oczekujemy, czyli dużej ilości walki, to jest i to dostajemy. I są też liczne jakieś easter eggi, czy nawiązania, czy jest jedno bardzo duże mrugnięcie okiem do fanów filmowego Predatora. To nie będę tego zdradzał. Jest ciekawy, no, to jest taki, wiecie, komiks typowo rozrywkowy, który przeczytasz, będziesz się lepiej lub gorzej jakoś tam bawił i, i zapomnisz i nic się nie stanie, nie? Mhm. I definicja idealnego komiksu na działkę. No bo, no albo, wiesz, do, albo na kibelek. No, na kibelek też, tak. Tylko komiks na kibel czy na działkę, to jest też disclaimer, no nie? Ja na przykład komiksów na kiblu nie czytam, bo to jest po prostu niewygodne. To nawet jest niezdrowe, żeby zbyt długo siedzieć Dobra, na, tr tam, ej. na tronie. <grym> to, 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 Właśnie czekałem, Nie, nie, czekałem, co nie podważaj <grym> mi tutaj sensu kupowania Nintendo Switcha. <grym> no. Y natomiast y tak się zastanawiam, bo wiecie, jak, jak kupiłem na Atomie 4 zeszytówki po 15 zł, to jest 6 dyszek. Trajda pewnie można znaleźć w tych pieniądzach lub taniej. I, I czy można te pieniądze wydatkować lepiej, jeżeli zostajemy w komiksach? No pewnie można. Czy jakoś bardzo żałuję? No nie żałuję. Gdzieś tam sobie za jakiś czas do tego komiksu wrócę. I, i okej, okay, bo te niektóre sceny walki są naprawdę spoko. Można sobie popatrzeć na kreseczkę jest, jest, jest okej. Okay. No, jest... sam, fakt, sam fakt, że powiedziałeś, że rozważasz powrót, to już jest spora nobilitacja. Myślę, że dzisiaj przy tej ilości treści, którym jesteśmy zarzucani na co dzień, a i tej ilości wyborów, które musimy podejmować. Także super. No jest spoko, tak? Y Wiadomo, pewnie pojawi się tych serii więcej, na pewno jeszcze nie raz gdzieś tam w Marvelu się drogi tych bohaterów przetną. Natomiast tu, jak na taką pierwszą serię, po tym jak Predator trafił do, do Marvela, no to jest, jest przyzwoicie, mówię. Nie ma szału, ale też nie ma tragedii. Ma swoje gorsze momenty, ten komiks ma też jakieś tam swoje zalety, więc okej. Okay. I, I tutaj mamy dla naszych yy, słuchaczy taki bonusik, bo jak dobrze wiecie, w komiksach Marvela są do nich dodawane do wersji fizycznych papierowych wydań są dodawane kody na wersje cyfrowe. Więc z chęcią odstąpię cztery kody na cztery zeszyty tej serii. Pierwszej osobie, która co, Andrzej, która napisze na maila kadrciwoko@gmail.com e maila z tematem chcę komiksy tak, i, i takiej osoby ja odpowiem wysyłając kody do wersji cyfrowej z informacją, jak je sobie tam aktywować. Więc też będziecie Jedna osoba no, będzie mogła przeczytać i, i sobie swoje zdanie, gdzieś tam, gdzieś tam wyrobić. Dedykowaną instrukcję ściągania komiksów z internetu legalnie przez redaktora smotera. To jest bardzo, bardzo, bardzo poważna, <laughs> poważna sprawa, także. Zgadza się. O, no i. No. Zobaczymy. Zobaczymy, kto będzie tą pierwszą osobą, która, która tego dokona. Ale też jestem ciekaw zarówno w przypadku Was, jak i słuchaczek i słuchaczy. To proszę o komentarze jak coś, z kim byście chcieli zobaczyć Predatora. No to ja powiem pierwszy, wyrwę się przed szereg. Ja bym chciał zobaczyć z pani Szew, oczywiście. Przecież którego teraz nie ma, ale jest w Warwelu. Ale, ale wiadomo, taki retro Punisher G. Mali w mhm. starciu y, z, z, z Predatorem, nie? O stary, tak sobie teraz myślę, że taki Predator versus Punisher, ale w takim klimacie, wiecie, z tej pod Warzone, z tą taką brudną kreską, nie pamiętam tego artysty, y, no to mogłoby to mogłoby zażrzeć. Mhm. Też ten Enisowski z Maxa jakby był. Ja nie jestem fanem. Yy, yy, Maxowego? No, niestety nie, jakoś tak. Że on ma momenty, nie? No, on ma momenty, ale no, Ale nieważne. No, Okej, okay, nie, nie będziemy teraz rozmawiali o tym, co myślę o, o pani szerze z maxa no, Bo Gartę nic zawsze w sercu, nie? Natomiast po prostu. Tam się zawiodłem. No, tak bywa. Tak bywa. Dokładnie. A ty, Andrzej, masz jakiś pierwszy typ, który przychodzi ci do głowy tak na gorąco? Eee, Pamiętaj tylko złe odpowiedzi. Tylko, tylko, tylko dobre, złe odpowiedzi. Eee, blokujemy się tylko w Marvelu, czy, czy nie tylko nie, w Marvelu? Jedziemy, jedziemy worldwide, słuchaj. Worldwide. Eee, wiadomo, eee, Predator kontra Goku to eee, chociaż jakbym miał słuchać płaczu fanów, dra chociaż może byłoby warto do przemyślenia. Eee, <laughs> znaczy nie, tak naprawdę. Eee, ja na przykład bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, chociaż spodziewałem się, że będę zadowolony, bardzo mi się podobał Archie Predator. Więc bardzo chętnie zobaczyłbym znowu coś, co nie jest jakby oczywiste, że dostajemy dwóch koksów. Oczywiście fajnie by się czytało Predatora i pani bo obaj to, to poszukiwacze mordercy tropiciele i tak dalej. Natomiast co, coś takiego super, super dziwnego w stylu Predator kontra Jimmy Olsen, eee, to też chętnie bym zobaczył. No właśnie z, z tym Jimmym to fajnie zajechałeś. Ja natomiast tak sobie wykombinowałem, że może Predator versus Daffy Duck. No. I mam taką wizję w ogóle Predatora, ściąga, wiecie, zrywającego te karteczki z kalendarza, jak Elmer <laughs> Fad, wspominamy, że jest dzisiaj sezon na, sezon na kaczki. Tak? <laughs> w Marvelu pozostając to Predator, to też nie jest nie wiadomo jak wykokszona postać. Tam masz kilku różnych mutantów, seksmenów, którzy już go przebiją mocą, nie mówiąc o jakichś tam wiesz. No tak, malikach no i tak dalej. Nie? I wszyscy ci dziwacy tam. Ale, ale wciąż można by się dobrze z tym bawić. Zdecydowanie. To ja za tym Power Level Tak, Tak, tak. To, to, to zawsze. Okej, okay, okej, okay, no to, to zobaczymy, może, może ktoś będzie miał jakieś intrygujące pomysły, a potem wykorzystamy naszą siłę redakcji i wyślemy to odpowiednim ludziom. Tak, i nic się z tym już nigdy więcej nie stanie. A, słuchaj. Ale z, nie wiadomo. Ty, Polski wiemy, że słuchasz. Wyślemy ci specjalnie dedykowaną anglojęzyczną wersję odcinka, którą nagramy zaraz po tej. <noise> A potem jeszcze zrobimy tą wersję po niemiecku. No I nie wiem, co z nią zrobimy, chyba tylko dla Beki, ale to dobrze. Na pewno ja od, ja jakoś... od, razu od razu ostrzegam, że znam tylko dwa słowa po niemiecku. Ale wiesz, teraz sztuczna inteligencja ma takie możliwości, że sama twój okay. głos przerobi. okej, okay, no więc, więc zobaczymy, co z tego będzie. Mamy, mamy i liczymy na jakieś naprawdę sympatyczne typy, także tak. Strzelajcie, strzelajcie. No dobra, ale tak y, idąc, idąc w kierunku w zasadzie końca odcinka, bo tak patrzę na zegar, y, na liście mamy jeszcze Andrzeja, który też czytał coś, co jest może nie crossoverem, ale jest tam kilka smaczków. Jest tam krosoverem. kilka smaczków, to, to jest odświeżenie z mojej strony. Przeczytałem sobie Sinestro Core War. Zaczęło się to w bardzo ciekawy sposób. Mianowicie rozmawiałem z panem Kulką, pozdrawiam Pawła, na temat jakichś tam paneli. Ja mówię, a ja czytałeś Sinestro Core War? Bo tam jest Alf w jednym momencie, jak są takie. E, posikaty różnych tych e, korpusów. On nie, nie czytałem, tu wyślij mi zdjęcie. No i wysłałem mu zdjęcie i jej przeczytałem. I, I w ten sposób wróciłem do Sinestro Core War ostatnio. E, kurde, no powiem wam, że Zielonym latarnię lubiłem od czasów pokazania się w Polsce i przeczytania przeze mnie szmaragdowego świtu. Potem była ta opowieść Ganeta, z której nic nie zrozumiałem, ale mi się bardzo podobała. Bo to było na wyrywki u nas wydawane. Tak, tak, tak. No, potem sobie zresztą ściągnąłem w zeszytach drugi szmaragdowy świt, który nigdy w Polsce się nie ukazał. I to był naprawdę, naprawdę fajny komiks. Tak, tak, tak. I ja bardzo lubię tą postać. I to jest postać, gdzie naprawdę Twoja wyobraźnia ma szansę się popisać, chociażby przez te konstrukty, które pierścienie są w stanie kreować. No i też tam Sinestro i wiadomo, te takie bzdury, które możecie się. W ogóle, jak, jak można wziąć kogoś. Do służby, kto się nazywa Sinestro, no człowieku. Jest, nazywam się Podło. H.R. się nie popisały. No, H.R. się nie popisały. Te smerfy tam kosmiczne, co, co ich werbowały, to, to zdecydowanie. Sinestro Core War było gigantycznym hitem też sprzedażowym. Było takim pikiem, można powiedzieć, gdy Jeff Jones, Jeff Jones pisał Zieloną Latarnię. I to bardzo mocno rozbudowało też w ogóle cały lore latarni, nie? Tak, tak, ekstremalnie, bo do, doszły też nowe kolory, bardziej się rozwinęły, dało to podbudowę pod Blackest Night, do którego no dużo osób mówi, że, o, że słabe i tak ja, dalej. Ja tam dobrze wspominam Blackest Night. I jeszcze to były czasy, kiedy przecież byłem na studiach i była... Był preorder, że jak się zamówiło pierwszy zeszyt Blackest Night, to dostawało się pierścień czarnych latarni. O, stary. E, nie działał. Natomiast wiele <ścoughs> ja próbowałeś. Tak, tak. No, no, trzeba być martwym, żeby z niego korzystać. No to w sumie. No. Mieszkasz w Polsce, to wewnętrznie jesteś trochę. Ale tak czy siak. Chociaż może teraz jak w budżetówce. <śpiew> to <śpiew> to <powinienem. śpiew> Od razu by się włączył, znalazłby mnie. E, tak czy siak, to bardzo e, fajnie rozwinęło właśnie ten lore, dodało nowe rzeczy. E, było też trochę takiego humoru, za który zawsze cenię e, każdą serię. W jednym momencie jest taka strażniczka księgi, właśnie e, Korpusu Sinestro, i ona jest wiedźmą. E, I no do no, spoiler, ale to wyszło 20 lat temu prawie, więc sorry. Eee... A propos tego, czy recenzujemy nowości Tak, dokładnie, eee, tam Hal Jordan czy Kyle nie pamiętam, któryś z nich mówi, że przywitam cię tak jak się wita czarownicę na ziemi i tworzy wielki dom dorodki i zrzuca na tą czarownicę eee, więc ba bardzo fajna rzecz, dużo tych smaczków w stylu tam kota rysownika alfa, predator się tam pojawia, że jest w żółtym korpusie i tak dalej i to jest naprawdę, naprawdę świetna y, historia, taka. O, prawda, dostałem skurczu w stopie. O, ludzie. Hu. <laughs> 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 Dobra, y, to jest wspaniała historia, taka stricte y, nastawiona na akcję. A czy można do niej przysiąść, nie czytając wcześniej w ogóle latarni? Tak. Okay, to jest Najwyżej scenariusz. się zainteresujesz. Jakby podstawy prawdopodobnie i tak znasz przez. Po prostu wchłonięcie ich ze świata, czyli no są takimi kosmicznymi policjantami, tylko raczej nie biją ludzi aż tak często. Myślałem, ehm, że powiesz, że, że film z Rajanem Reynoldsem. Nie. Ehm, i, I jest zielone światło, które bazuje na ehm, sile woli, i żółte, które bazuje na strachu. Ko okay. Koniec wiedzy. Tak, to Znaczy, oczywiście. Jeśli znasz ten lore, to jest ci łatwiej, no chociażby przez to, że Sinestro był kiedyś zieloną latarnią. Ale to nie jest tak, że stracisz w ogóle przyjemność. Mam oczywiście, więc mogę ci pożyczyć, i to w sumie będzie bardzo ciekawe, jak w którymś odcinku właśnie tego typu wspomnisz, czy nie znając tak dobrze świata zielonych latarni, czy się w tym odnalazłeś. Spoko, chętnie. To już, to już wiecie, o czym będziemy rozmawiali za kilka tygodni, <głos> miesięcy. <głos> Ty, Mateusz, czytałeś? Dawno temu. A jakie masz wspomnienia? Pozytywne. Pozytywne. Była bardzo dobra seria, zresztą Czechowczan zawsze to Tak, chyba, że pisze za dużo naraz. To wtedy się rozmywa. No bo deadline y go gniotą. Tak, dokładnie. Jeśli on pisze dwie serie, maksymalnie zawsze były na jakimś fajnym poziomie. Powyżej. No, tego... Ciekawa rzecz, nie Sorry, że ci wchodzę w słowo, mm -hmm. natomiast y, ten temat scenarzystów, utalentowanych scenarzystów, czy po prostu dobrych scenarzystów, którzy otrzymują w pewnym momencie za dużo zleceń, to się praktycznie zawsze źle kończy. Nie? Tak, no. Aaron. <laughs> Aaron. Bendis jak schód. Bendis, tak. Bendis to jest piękny przykład tego, dokładnie. Der Devil od Bendisa jest naprawdę cudowny. Jessica Jones też jest wspaniała. A w moim miejscu jest w ogóle takie, takie specjalne miejsce dla tego y, street heroes, czy tam super heroes, street heroes, whatever, jak ktoś tam ładnie nazywa na to. Street heroes Never. for high... A, dobra, chodzi ci o poziom jakby bohaterów, okej. Okay. Tak, tak, tak. No tak, bo to jak Nightwing. Najlepsza, najlepsza historia. No, takie najbardziej przy ziemi, nie? No. natomiast Sinestro Corps War zdecydowanie, bo jak bardzo dużo osób czytało Sinestro Corps. To jest bardzo skomplikowane, ponieważ jest napisane Corps, ale język angielski nie do końca jest prawdziwym językiem, tylko to jest kilka języków w płaszczu dających jeden <grym> wspólny. Sinestro ja Corps nadal, nadal uczy, nadal uczy, edukuje. Tylko tak, edukuje. no, ale no, bez przesady, po prostu Nie nieme litery. Kto to wymyślił? chociaż dzięki temu dostaliśmy wers Lil na my G's move in silence like lasagna więc to mm. jest absolutne cudo jak, jak to w ogóle przeczytałem to, to zwa zwariowałem po prostu nie? tym bardziej, że nie, dotychczas nie miałem specjalnie wysokiego mniemania na temat tego pana Oto, znajdę Ci taki jeden wers, w którym mówi o dzieleniu, i tam jest alegoria do wyobrażenia sobie symbolu dzielenia w tym momencie, odnośnie tego, co on nawija kosmos. Kosmos. Okej. Okay, więc... No, ale tak czy siak dzisiejszy odcinek będziemy kończyć. Porozmawialiśmy sobie, co czytaliśmy, co nam zapadło w pamięć, do czego być może wróciliśmy. I takie odcinki też oczywiście będą się pojawiać. Jeśli słuchacie tego w Wielkanoc, to spokojnych świąt. Dzięki, że z nami jesteście. Do usłyszenia. No i mokrego dngusa, jeżeli nikt tego nie powiedział wcześniej. Cześć. Cześć.